Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Ruch Chorzów, zaczynamy starcie 17. kolejki BetClick pierwszej ligi przy Konwiktorskiej 6. Rozpoczęli gospodarz. Terpiłowski. I jeszcze raz Terpiłowski. Niezła wrzutka, poszybował tam w górę piłkarz Polonii. Uprościć i sprowadzić ją trochę do wymiany podań, która oswobadza albo przenosi grę w wolny sektor. Może teraz. Beka. Świetnie to rozciągnął Turmusz. No, to jest to zagranie, o którym mówiłem, zdaje się. Vega. Dużo miejsca zostawili mu chorzowianie. Oliver Wojciechowski się na to zdecydował. Beka, wrzutka, Zjawicki, gol! Gol! 1-0. Ósma bramka w tym sezonie Łukasza Zjawińskiego. Asystę zaliczył Vega. Ile minęło? 20 sekund od momentu, jak powiedziałem, że uzbrajamy się w cierpliwość? Pewnie tak. Też pojawił się ten element odrobiny kreacji w środku, gdzie Oliver Wojciechowski zdecydował się odważniej przeprowadzić piłkę, ale zagrać ją przede wszystkim do przodu. Tutaj to na wolne pole. Mamy sygnalizację ze strony Łukasza Zjawińskiego. Dobre dośrodkowanie. W wykonaniu kilku podań. Wtedy napastnik może sobie odpowiednio poszukać miejsca w polu karnym. Turmusz, dobre dośrodkowanie. Broni Turk. No przyjrzyjmy się. Czy to po strzale Szura? No tak, do spółki chyba z Martinem Kończkowskim, wydaje mi się. Tak. O, Martin Kończkowski. Na wszelki wypadek jeszcze Turc. Szkoda, że to ostatnie zagranie Krzysztofa Kotona nieudane. No, tutaj też trafiony w twarz. Założona siatka. Ale wie Albańczyk, co zrobił. Natychmiast spojrzał w kierunku arbitra. Podszedł także przeprosić kozaka. Polonia Warszawa, Ruch Chorzów. Bez grani! No, bardzo optymistycznie podszedł Belk. Szczepan Isoma Nowotny po 4 gole, a zatem tych swoich dwóch najlepszych snajperów w tym sezonie Dawid Szulczek wysyła do boju na drugą połowę spotkania. Polonia w bramce Kuchta. Dalej. Ucierpiał Hoczolari, chociaż ja bym chciał to starcie zobaczyć jeszcze raz na powtórce. Widzę, że z werdyktem sędziego Mateusz Szwoch nie chciał się pogodzić. Turmusz. Nie zatrzymał go Kończkowski. I Kaj Turmusz, dobre dośrodkowanie, skakał Vega. Turmusz. Wojciechowski. Rzut rożny. 60. minuta meczu. Polonia 1. Ruch 0. Rzut rożny dla gospodarzy. Dobra rzutka, Hoczolari! Vega. Zgodzi do niego bez grani. Cały czas Hiszpan. Vega! A może się podobać ten piłkarz. Mam wrażenie, że niewiele było akcji takich jak te 3-4. Wybija piłkę Turk. No to nie są dośrodkowania, które partnerowi ułatwiają działanie w polu karnym. Nie dość, że zawieszona bardzo wysoko piłka, to jeszcze taka bardzo przeciągnięta za dalszy słupek na wysokości linii końcowej. Zadbać o jej rytm, chociaż dzisiaj też bez jakiegoś takiego bardzo, bardzo wyraźnego zagrania. Tymczasem teraz akcja Zjawiński, słupek! No mógł mieć swój udział od razu w pierwszej akcji Wajdur. No tutaj jeszcze raz to pierwsze wejście i... Wajdur Zjawiński. Wajdur, oj! Brzydkie zachowanie Wentury. Skończy się kartką. Nie wiem, co miał na myśli Słowak teraz, wpadając na rywala. A w najbliższy piątek Ruch
jedzie do Pruszkowa.